Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w to piękne święto ofiarowania Pańskiego. Dzisiaj słowo, którym się modlę, to przedstawić. Maryja z Józefem udali się do świątyni, by przedstawić Panu Jezusa. Poszli przedstawić Bogu tego, który był dla nich najcenniejszym darem. I wiecie, tak sobie myślę, że to jest cudowne, by wszystko to, co mamy najcenniejsze w życiu, przedstawiać Panu, by oddawać Panu. Zobaczcie, że Maryja i Józef, pomimo że przedstawili Panu Bogu Jezusa, ofiarowali Pana Jezusa w świątyni, to jednak zabrali Go z powrotem ze sobą. Jakoś Bóg niczego im nie zabrał, nie zostawił Jezusa w świątyni. Ten największy dar, który przyszli, oddali Bogu, zabrali z powrotem ze sobą. To jest cudowne, że Bóg, nawet kiedy Mu najcenniejsze dary przedstawiamy i ofiarowujemy, On nam ich nie zabiera. On je błogosławi i pozwala dalej cieszyć się tymi darami. Więc całe to zafałszowanie, które mówi, że jak coś oddasz Bogu, to stracisz, nie pochodzi od Ducha Świętego. Pochodzi od tego, o którym już parę dni temu mówiliśmy, od złego ducha, który chce zafałszować obraz Pana Boga w nas. Także tym, że wprowadza w nasze myślenie coś takiego, że jak Panu Bogu to ofiaruje, to Bóg mi to zabierze. To nie jest prawda. Wszystko, co ofiarowane i przedstawione Panu, wraca do Ciebie z powrotem, byś mogła się tym cieszyć, byś mógł się tym cieszyć. Różnica jest tylko taka, że już że cieszysz się tym z Bożym błogosławieństwem. I tego odkrycia sobie Wam dzisiaj, kochani, życzę. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Do jutra.